nieodzownym elementem pracy w sprzedaży jest premia. Jest to materialna nagroda za osiągnięty cel. Dlatego też właściwie skalibrowane systemy premiowe są bezpośrednią przyczyną realizacji planów biznesowych. Czy jest to jedyny czynnik sukcesu? Ostatnio kupowałam buty. Sprzedawca w trakcie kilkuminutowej rozmowy zaproponował mi torebki idealnie pasujące do moich butów, pasek, środki do pielęgnacji obuwia oraz skarpetki. Co tak naprawdę skłoniło go do takiego zachowania? Czy każde z podjętych działań było właściwe? Czy istnieją inne elementy, które mają wpływ na skuteczność handlowców? Czy w każdej sytuacji potrzebna jest premia? Jak nowe technologie i sposób sprzedaży wpłyną na kształtowanie rozwiązań motywacyjnych? Co zrobić, aby zaprojektować taki proces wynagradzania, który będzie wspierał strategię biznesową? Te wszystkie zagadnienia omówię podczas mojej sesji Wpływ systemów motywacyjnych na efektywność pracy handlowców. Drugiego dnia Kongres Sprzedaż. Jeśli tematyka brzmi dla Państwa ciekawie, zapraszam serdecznie do udziału. To już 22 i 23 maja w Warszawie.